Siemanko mordeczki, coś mi tu lata, jakaś mucha, spróbuję ją wypuścić, może opuści lokal, leć sobie. Siemanko mordeczki, witam wszystkich serdecznie na kanale Projekt Fishing, mamy sobotę, godzina 8:36, dzisiaj nagrywamy odcinek taki rajdowo-wędkarski, ponieważ w mieście, w którym mieszkam, jest jedna z rund mistrzostw Norwegii, Skandynawii bardziej, 6 krajów uczestniczy w tych mistrzostwach. No, udało mi się, że trafiłem, jest jedna z rund koło mnie, więc właśnie w tym momencie kieruję się na stację po kawkę i jadę na odcinek na OS 2, 2 i 5, ponieważ tu jakby są 3 trasy, ale na każdych trasach są zrobione 2 OS-y. Nie wiem, czy w jedną i w drugą stronę będą jechać, jeszcze tego nie wiem. No jadę na ten najdłuższy i tam ustawiam się przy rzece, także trochę połapię sobie, zanim pierwsi będą startować, ponieważ zaczynają tam koło 11:00. Więc no mam jeszcze trochę czasu, więc może jak się uda tam gdzieś jakieś miejsce znaleźć, to trochę pospinninguję. No i czekamy na jakieś przejazdy, a później jedziemy dalej na rybki. Także zapraszam wszystkich do oglądania. Będzie grubo. Elo! No a jeszcze, przejeżdżając koło parku maszyn, no nie mogłem tutaj nie zawitać, więc idę zobaczyć jeszcze na park maszyn, także ogramy trochę stąd, jak to wygląda. I zaraz spierdzielamy odcinek. Spierdzielamy. Petarda. Mordeczki, jesteśmy już na trasie. Mam nadzieję, że zobaczymy tu dzisiaj dobre loty. A wygląda to fajnie, bo za tym mamy kawał prostej drogi. No a to wygląda na dużą hopę, więc musi coś tu się wydarzyć. Także jestem podekscytowany, miałem iść jeszcze nad rzekę, ale jak zobaczyłem już dzisiaj te auta wszystkie na w parku maszyn, poczułem benzynę, to już się tak podekscytowałem, że stwierdziłem, że już muszę jechać na trasę i tu czekać, żeby to przeżywać. Nie wiem, jak to jest, że rajdy wywołują we mnie takie głębokie emocje, że ja już jestem podekscytowany, jakbym jakąś dużą rybę złapał. Także zachęcam, bo to coś pięknego dla wszystkich fanów motoryzacji. Tym bardziej, że no to jest gruby rajd tak naprawdę, bo jest to runda mistrzostw Skandynawii. Także zapraszam na tego vloga. Tak sobie siedzę tu przykitrany w rowie przed kopą. Myślę, że stąd będą piękne ujęcia. Jak się będą wyrzucać samochody, właśnie zaraz sobie zobaczymy ustawienia. Jak wygląda? Okej.
już mnie wyjebali z miejscówki. Nie można metr nawet od tego, od taśmy odejść, ale zaraz jak wystartują, to i tak tam zejdę kawałek, żeby ponagrywać. Tyle, co wam mogę powiedzieć. No pierwsze kółko zrobili, to jest SS2. Później jeszcze raz tu będą jechać SS5, ale dopiero za 3 godziny, więc ja już nie czekam. Jadę na ryby, no. Przejechali, powiem wam tak. 2 albo 3 samochody nie odpuściły przed hopą. No, może więcej, tak nie policzyłem, ale 2 skoki były. No i też trochę się zaskoczyłem przez klasy R5, czyli tej najwyższej. Też odpuszczali, też tu odpuszczali, też hamowali, nawet wręcz powiem redukowali przed hopą, więc no trochę słabo. No ale i tak mówię, no skrajne emocje, ciarki przechodzą. Zarąbista impreza, zostałbym do końca, ale trzeba jechać na ryby, korzystać z pogody, bo jest pięknie. Nie, weź na tym połóż pierdolni kopa w to. Tylko musisz ją jakby na palec założyć. Wiesz. O, właśnie tu, żeby... Okej. Okay. Dobra. No i teraz możesz... No, ale to będzie ciężko sprawa. Bo... Ale da się. Nie, naciągaj na razie. Nie naciągam. Może się uda odratować.
Dziwne. Ty pierwszy raz coś. Co to za żyłka takie? Nie można. Jakiś prototyp to był. Prototyp pudełka. Ja raz miałem tak, że kupiłem plecionkę, szpulę 600 metrów i przyszło tu pęknięte właśnie na boku, nie? I rozkmi, że gdzieś kawałek przypaliłem tej plecionki, jak ją nawijałem. I się okazało, że co chwilę nawijałem po kawałku, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Nawijam, już wszystko dobrze idzie. Jeb. Jeb. Wiesz, o co chodzi? I cała do wyjebania. No tam kawałek przetrwało, coś co sobie mi się udało, to jakieś pozostawiałem sobie, ale i tak tego pewnie nie użyję, bo to... No może gdzieś tam kiedyś, nie wiem. Zobaczymy, czy się uda. W ogóle coś wcześniej mi się też zaczęło dziać w GoPro z kartą pamięci, że nagrywało 10 sekund, nagle mam jakiś problem, że za wolną mam kartę pamięci nagle, jak cały czas nagrywało na tej. I kilka razy już tak miałem. Ale już mam tą kartę. Pamięci to mam z 5 lat, ty. 256 giga. Jak ją kupowałem, to była taka droga, że szoka, teraz są grosze kosztują. Kiedyś chyba 250 zł za nią dałem, a teraz ze 100 kosztuje. Ze 100 zł. O połowę ceny może. Trzeba było zobaczyć, tak nie wiem. W sumie to mam tą kartę od początku Projekt Fishing, stary, o tak ci powiem. Że pierwsze filmiki Projekt Fishing nagrywałem już tą kartą. To mi jeszcze jedną ma taką 64 giga, ale to ona jest za mało tego. Mało można nagrać. Tu śmieci, jeb, tu coś, tam coś. Spokojnie. No. Następną kartkę powierzę, że prosimy nie zostawiać śmieci. Wierzę w ciebie. To trzeba będzie ją później naciągnąć, bo... Jak sam jesteś, to wiesz, jak najlepiej sobie zawinąć? Kim wybał? Wow! Pierwszy raz widzę tu jakiś atak. A teraz tam ewidentnie coś walnęło w trzcinach. Czekaj, bo tu kintyba, a zaraz jeszcze proszę go zrobię. Nawijanie żyłki level expert to jest. To się uda, reszta do wyjebania. Dokończyłeś mi. Jak tu na razie nic nie masz, jak ty też potrzebujesz i dużo. Reszta do wyjebania. 5 metrów to minął. W sumie... No ja dalej nie będę rzucał. Nie pójdzie. Czekaj, chodź tutaj. Kurwa. Gdzieś okulary miałem, mi spadły. Ale chuj w to. A mam tu, kurwa. He? Pokaż. No. To Adasiowi trzeba dać, to on. Adasiowi zabierzemy. Adaś się zna na tym. Ja pierdolę, no lipa. Ale mogę ci dać za to nagrodę. Coś. Wędkę. Gotową praktycznie. Jeszcze jest szansa. No to czekaj, kurwa. Jeszcze chociaż 2 metry, żeby... Sprawdzam, czy nie pęknie. I chuj. Trzymaj. No. Będę sztukować. A, dobra. Dawaj, może być po metrze. Ja już mam przygotowaną pętelkę. To tylko jeden koniec mi daj, już będę wiązał, a ty se tam... Okay. Resztę szukaj. Pierwszy rzut od razu zaczep. Ja. I po blaszce pięknej, fajnej wyjdzie. Jeszcze nie. Jak? Nie no. Kurde, nie ma jak podpłynąć.
Co? Co się stało? No, poszła. Nie, no nie, następna przynęta do wyjęcia. Poszła. Tak się właśnie skończyło moje kombinowanie. Patrz, działa ten sklejony, ty. Patrz. Tylko tu plecionka nie działa, bo trzeba ją rozciągnąć, bo ja go dokleiłem, no nie, mi się wydaje, że działa elegancko. Czyli Biltema glue pomogło. Muszę plecionkę też naciągnąć, bo tu mam świeżo nawiniętą. No i dobra. Jak już jesteśmy, to idziemy kółeczko. Nie wiesz. Już myślałem, że poprzynęć. Masakra. Tu chwilę mi się kamera wyłącza, że jest too hot. A wcale nie jest jakoś tak gorąco dzisiaj, tylko może przez to, że w ogóle wiatru nie ma, to może nie w ogóle, ale bardzo delikatny. Jeszcze tak nie miałem. Także muszę nagrywać kawałkami, żeby nie było, że w najlepszym momencie, jak będzie trzeba, to nie będzie się dało nagrać. Słuchajcie, Mateusz ma jakąś rybę, bo krzyczał do mnie. Ja się od razu zwinęłem i lecę go szukać, bo nie wiem, gdzie on jest. Co tam? No ty coś krzyczałeś. Jak? Czemu? Ja pierdzielę, to ja biegnę po tych krzakach. A ty do wody wyrzuciłeś? Myślałem, że dawaj pistolet. A gdzie? A, to ten co ganiał, mały pizdryk. Nie miałem właśnie. A ty co złapałeś? Szczupaka małego. Ja tam z rogu biegnę, tu po tych krzunach lecę, człowieku, że jakby mnie renifer gonił. A ty mi mówisz, że go wypuściłeś? No, co tam nie było, nic do jedzenia za bardzo. No tego woblera dużego przyjebał. Tutaj pierwszy co, to tak już tamtąd szedłem tak po cichutku. Pierwszy rzut tam. Pod to drzewo? Gdzie ty rzucałeś tę gumę? Czyli tamten, co tam szalał, to ten pistolet. No elegancko. O, już tak. Komisyjnie, dobrze. A tego dużego? No, stoi się tutaj. A tego powierzchniowego, tak? Stał tu przy tym korzeniu przez chwilę. No. Właśnie przyjechaliśmy na przeprawę promową. Będziemy płynąć na wyspę. A ja schodząc z górki się przewróciłem na dupę i myślałem, że połamałem wędkę, ale ona była złożona po prostu. No i był jakiś okoń złapany tutaj, więc może coś się jeszcze dzisiaj wygrzebie.
Co? Może być. Tylko że wiesz, podejrzewam, ja pamiętam wtedy tu byliśmy, to dużo mniej wody było. Teraz jest tak więcej, bo ogólnie wszędzie jest dużo wody. Się wydaje, że krągi to lubią, bo tym nie jest to. No tak, tak. Mogą być. Tu jest, słuchajcie, jakiś kanał. Rozjebany. Wiosła nie ma. Też nie ma. Wiosło. Także nie ci z tego. Takie coś znalazłem. I tutaj ktoś śmieci pozostawiał. Tu też pozbieramy. Śmieci też pozbieramy. Jeszcze gdzieś widziałem tą butelkę. O, tutaj była. Jest, patrzcie, tylko słowo powiedziałem i od razu robak. Pięknie. O, ale się rozpada trochę. A nie, bo tu dwa były, ty. Kurde, rzuciłem tam dalej spowiczek i miałem branie. Zaczęło mi wykładać go. No, ale piękne konie. Idziemy sobie na rybki właśnie w góry i spotkaliśmy takie oto piękne cudaki, rumaki. No, chciałbym być ukąszony przez nie. Piękna. Świeża wodzianka. Coś pięknego. Piękne widoczki. Co nie? Ja też tak, tych zdjęć mam nawalony, nie wiem też po co to jest. Piękny widoczek. No i pali się dość szybko. Sprawdzamy i łatwo. Jakość rozpałki. No i troszeczkę kureczek sobie pozbieramy. Ale się spoiły ryby. Pełno tych małych jest, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać, ale jest tu mnóstwo małych rybek. Teraz słońce świeci. Mnóstwo. Jest tego tu miliony. Nie wiem, czy będzie widać na kamerce, ale pełno. Pełno ryb. I słuchajcie, mordeczki, jesteśmy na dzisiaj na takim pięknym jeziorkiem. Tutaj pływa pełno malutkich rybek. Wiemy, że są tu pstrągi i trocie, ale jeszcze nic tutaj nie było złapane. Jakieś brania były, jakieś ryby było widać i właśnie próbuję się dostać do miejscówki, gdzie widziałem zawsze największe spławy. Więc idę. Piękna miejscóweczka. Fajnie by było stąd coś wyjąć w końcu. O kurwa. Tam na końcu w ogóle to tych małych to miliony, nie?
droga na ryby. A właściwie to już z ryb. Taka spinaczka oto. Wracam. Idziemy. Śliskawo, nie ma czego się złapać. Stąd zjechać. Trzeba uważać, czy czego się łapie, bo dużo jest luźnych, tak jak ten na przykład. Ale piękny widoczek, zobaczcie. Góry. Na to. Idziemy dalej. Gdzie ty jesteś? Ale dźwięk, co? Ja sobie zabawę znalazłem.
Jak? Żywca? No a teraz jeszcze z dodatkowych atrakcji to Adaś nam zapewnił poszukiwania samego siebie. Można powiedzieć, że się z nami wchowanego bawi. Ale muszę przyznać, że no fajnie tu jest, pięknie, nie? Sobie taką piękną dróżką po wzgórzu. No pięknie, pięknie, tu jest naprawdę pięknie. Tylko gdzie ten nasz? Gdzie nasza zguba? Wszystko znalezione jest oprócz Adasia. Tylko Adasia nie możemy znaleźć. Spinka znaleziona, wędka Adasia znaleziona w lesie. Daj. Dobra. Już jest? Idziemy. Czekaj, bo mi wypada, ja nie widzę.